moi drodzy, jesteśmy w Berlinie po 7 godzinach w autobusie. W końcu dotarliśmy. Niestety, tylko i wyłącznie są tutaj takie rzeczy, że jest po prostu bierzesz wyjście i jesz przed oknem na przykład, a my chciałyśmy usiąść, odpocząć, trochę zmarzłyśmy, ale mamy cynamonki i nielegalnie siedzimy w Starbucksie. Zobaczymy, czy się coś kupimy. No i mamy w tym mało czasu. Miałyśmy oddać walizki, ale stwierdziłyśmy, że mieliśmy opóźnienie autobusu, to bez sensu, nam jest na 4 godziny oddawać walizki, więc obiecałam, że naciągnęła je. Zobaczymy, na ile będzie. Ale mamy też cynamonki, zobaczymy, jak będą smakować. No i w ogóle nie wiem, jaki będzie miały plan. Może wrócimy w tamto miejsce. Nie wiem. Mamy jedną pistacjową, jest przepyszna, a tu jest druga wiśniowa z białą czekoladą. Co powiesz o nich? To jest wiśniowa? Tak, raspberry, malinowa. Będziemy teraz testować, czekamy na kawę ze Starbucksa i idziemy w pierwsze miejsce, jakim jest. Bramę berlińską. Berlińska czy to jest benedyktyńska? Teraz to przeczytam. To jest brama brandenburska. Brandenburska, nie berlińska. I chyba tu jakieś koncerty się szykują, bo są światła i scena. Więc teraz przechodzimy, ale ogólnie zostało nam jeszcze 2,5 godziny do... jakby 2,5 godziny pobytu w Berlinie. Więc to jest mało, jeszcze musimy zjeść. I co? Podoba ci się Berlin? Bardzo? Nie. Ogólnie pogoda jest taka, że jest trochę chłodno. Wypiłyśmy kawkę, zjadłyśmy cynamonki i tak naprawdę no przez to, że mamy te bagaże, jesteśmy ograniczone, no ale no niestety nie zostaniemy tutaj dłużej, a ja nie wiem, czy ja bym tu chciała wrócić, żeby zobaczyć więcej Berlina. Ty byś wróciła? Jakby kurczę, chcę się do jednego muzeum iść. Ja bym na pewno chciała też, żeby się ogrzać, bo jest chłodno. Ogólnie jest tutaj w Berlinie bardzo dużo sklepów z pamiątkami takich właśnie ogromnych i wielkich, gdzie w ogóle magnes, już kupiłam magnes i przepinkę. Magnes kosztował 5 zł i przepinka też 5 zł, czyli no nie jest tutaj tak tanio. No w sumie nie spodziewałam się, że będzie tanio. Tak, i mamy tutaj w ogóle te niedźwiedzie z tyłu za nami. O tu. Które czytałyśmy, bo to byłyśmy bardzo ciekawe, dlaczego właśnie ten niedźwiedź tak bardzo się pojawia. A to po prostu jest znak takiego przyjaźni i pokoju między ludźmi i też postawili takie kolorowe misie, które mają symbolizować właśnie inność i w ogóle wszystkiego. Pani, strasznie jest już zimno. My idziemy do tego futurium, gdziekolwiek, żeby się schować przed tym zimnym. Tu mamy w ogóle parlament z tyłu za nami. No, ale gdyby nie pogoda i gdyby może więcej jakby słońca było, to ta podróż byłaby przyjemniejsza, bo naprawdę jest zimno. Daria umiera zimno, umiera zimna. Daria się wstydzi, jest pierwszy raz na moim oficjalnym kanale, znaczy nie wiecie tego, ale Daria ze mną nagrywała początki kanału. Don't embarrass me. Ale Daria była z dzieckiem, no co ja ci poradzę. Bo jest zmuszana przeze mnie do nagrywania challenge fasolki wszystkich smaków. Moja siostra da mój make-up i takie inne rzeczy. O, co, czekaj, to włosy mi do twarzy wpadły. Ale tak naprawdę nie mówiłam, bo jesteśmy te 5 godzin tutaj w Berlinie, ponieważ jesteśmy tutaj przyjazdem, bo dzisiaj wylatujemy stąd do miejsca, no, o którym się marzyło już od dawna i w końcu nie wierzę w to jeszcze, ale tam jedziemy. Daria przypadkowo trafiła na to, że jedziemy. Ale też się cieszę, co? Ale to mnie zabije podczas tego wyjazdu. Powiem tak, tydzień razem. A się nauczyłam już mówienie i chodzenie jest trudne. A teraz takie będzie, muzeum płatne, dziękujemy. Czułem się bardzo porządnie. Jak się robi? Idziemy do muzeum, zobaczymy, czy w ogóle wejdziemy, bo nie wiem, czy to jest zapisane, że jest darmowe, ale to się może wydarzyć, I don't know. Ale już umyć ręce, czuję od tych pieniędzy taki brud. Ogólnie właśnie weszliśmy do muzeum
I ono wygląda, w ogóle jest, nazywa się Futurium, czy Futurum, czyli w przyszłościowe, ja nie wiem co, a coś z przyszłością. No i mi się wydaje, że jest troszeczkę podobny styl i ogólnie tematyka do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Ponieważ jest właśnie tutaj robotyka, ciało, tu mamy właśnie jakieś konstrukcje, pewnie mózgu czy czegoś tam. Ale ogólnie budynek robi wrażenie. I jeszcze jest taki piękny, ogromny widok. Chyba jakieś imprezki będą trwały dzisiaj, ale w taki oto sposób wygląda. Pierwszy raz ktoś będzie mnie nagrywał teraz, bo jestem sama, więc będę miała teraz swoją kamerzystkę. Mordo! Zdjęcie. Nie robię ci zdjęcia. Mega fajne. Ej, chyba mi się podobało, wyślam to. Wiedzę co? I co robisz? Przybliżam. A uczysz się mojego z aparatu? No, ej, ty wiesz, o tym sobie dotykowe? Ostatnio to ogarnęłam, wiesz? Ej, ale to jest mega. Ja chcę iść. Chcesz pójść? Chyba ta pierwsza. Dobrze, ale mi jest niedobrze od patrzenia. Ej, ale spróbuj, bo to jest coś takiego, że ja cię będę mogła uratować potem. No, ale musisz się odepchnąć. To co, nuggetsy ty chcesz, czy... A co ty chcesz? No ja mogę wziąć to samo, co ty wtedy na getce weźmiemy, ale mogę też sama wziąć na getce, właśnie nie wiem, co ja wolę. My zamówiłyśmy sobie w Maku, oczywiście trzeba spróbować w Maka w innym po prostu kraju. I są mega fajne opcje, bo Daria też jest Węgra, więc mówiłyśmy na getsy i ja burgera makapańczyka tutaj. Frytki zakręcone, w ogóle one są zakręcone, a twoje są takie połamane, albo moje. Nie wiem, od razu ci powiedziałam. Ale są też ale są cieniutkie w ogóle też. I kupiłyśmy na spróbowanie takiego czekoladowego coś, ale... Nie wiem, jaki to sos. Ale to jest... A to jest... Ogólnie bardzo mało tu po angielsku jest coś na cokolwiek napisanego. Oni mówią świetnie po angielsku, bo mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o rozmawianie. Miły banan też, nieważne, nie pytajcie. Jesteśmy zmęczone już i czekamy po prostu, zaraz musimy jechać już na lotnisko, więc mamy z pół godzinki na jedzonko i lecimy na lotnisko, ale też pociągiem, więc 40 minut. Dobra? Smacznego! Się nie mogę doczekać, bo sprawdzamy już po terminal. To jest przejść na pierwszego i tylko jakie bramki musimy się odprawić. I jedziemy. A gdzie jedziemy? Do Nowego Jorku! Teraz sobie nie przyznaję. Dużo Niemców w tych Niemczech.